Zapraszam Was dzisiaj na mroczną historię Toka Life World. Uwaga, bo możecie się troszkę przestraszyć. Wiesz co, Emma? Rodzice powiedzieli, że będą dzisiaj późno. A co ty, zasypiasz już? A wiesz co? O, Sara, ja zasypiam. Strasznie przeszkadza mi tutaj to światło. Jest zdecydowanie za jasno. Ale na szczęście za oknem zachodzi już słońce i pojawia się chyba księżyc. O rany, siostra, ty jesteś dziwna. Ja to nie lubię nocy, boję się. Wiesz co? Chodź, pójdziemy się przebrać już w piżamy. Masz rację, ja naprawdę... O, wiesz co? Chyba teraz nawet lepiej się czuję. Jak nie ma słońca, to poczekaj, przebieramy się. Ja ubiorę sobie ten dresik, a ty ubierz swoją różową piżamkę. A, pijama party! O nie, ja się trochę boję. A, słyszałaś? Jakiś dziwny dźwięk. Szybko zamknę balkon, żeby czasem nikt nam tutaj nie wszedł. No co ty? Przestań, czego ty się boisz? Możemy pograć na komputerze. Świetny pomysł, chociaż ja najpierw dokończę czytanie o moich ulubionych psach. A ja pogram sobie w karty. O, chyba też zrobiłam się śpiąca. Wiesz co, chodźmy już spać do łóżka. Ja wskakuję, nie mam już na nic siły. Wiesz co, ja to wręcz przeciwnie. Coś bym jeszcze porobiła. Ale też wskoczę do środka. Możemy poczytać książki. Ja mam jakąś bajkę. A ja sięgnęłam po jakąś straszną historię. Mroczną o potworach. Ale mi się podoba. Dziewczyny zasnęły. W nocy wszystko wydawało się zupełnie inne. Nagle jedna z sióstr, Emma, szybko wstała. O, nie mogę spać. Co się dzieje? Wręcz przeciwnie. O, jakoś dziwnie się czuję. O, coś mnie skręca, coś mnie brzuch boli. O, to chyba przez ten księżyc. Co on ze mną zrobił? O, i od razu lepiej. Czy ja właśnie stałam się wampirem? Od razu lepiej. O, kocham księżyc, kocham noc. Kocham nocne spacery. No, muszę tylko zrzucić tę okropną piżamkę z siebie i ubrać tę oto czarną, mroczną sukienkę. Teraz mogę wybrać się na spacer. O, a kto to? Chyba na naszym balkonie wylądował mój długo niewidziany przyjaciel. Nietoperz. Och, idealnie do mnie pasuje. Siostra śpi? A gdzie są rodzice? Mamo, tato! Och, nasza córeczka, kochanie, zobacz! To dzisiaj nastąpiło, dzisiaj została prawdziwym wampirem przy takim pięknym księżycu. Mamo, tato! Och, co się wydarzyło? Wy też jesteście wampirami? O, tak, zgadza się. Wampiry tu, wampiry tam, nigdy nie wiadomo. A twoja siostra też się zamieniła? Nie, jeszcze nie. Śpi sobie i że tak powiem, jest normalna. W takim razie niech ona zostanie w domu. Na nią również przyjdzie pora, my przejdźmy się do parku, do lasu albo na opuszczoną farmę. Taka piękna noc, nie możemy tego zmarnować. Ojej, co się dzieje? Ale ciemno, nic nie widzę. Emma, jesteś? Nie no, zaraz się przewrócę, nic nie widzę. Mamo, tato, chyba już jesteście, wróciliście. Uuu, ale tutaj zimno. Kto otworzył ten balkon? Przecież ja go zamykałam. Mamo, tato. Muszę zapalić światło. O, od razu lepiej. Dlaczego ja jestem sama w domu? Pomocy. Mamo, tato, gdzie wy jesteście? Nie ma butów ani ubrań. Czy oni gdzieś wyszli? Idę sprawdzić drzwi. No nie wierzę, są otwarte. Oni gdzieś wyszli, ale widzę ich ślady. Może ktoś ich porwał. Mamo, tato! Och, Emma! Toka Life World zapanowała totalna ciemność. A wy uważajcie, bo zza rogu w nocy u was w domu też może się pojawić prawdziwy wampir. No jesteśmy na miejscu. Och, chyba festyn już się skończył, nikogo nie ma. Dynie. Coś co uwielbiam, szczególnie gdy są tak okropnie wycięte. Mamo, to ja chyba sobie coś zjem. Nie będę płacić, po prostu to ukradnę. Ciasto dyniowe, pychota. Och, ciasto jabłkowe, pychota. Wiśniowe, również. Kochanie, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale
Ja się naprawdę wzruszyłam. Taka dorosła, taka wielka. Chyba czas, aby odkryła wielki sekret różowego, czerwonego, krwistego księżyca. Też tak sądzę. Nie miałem pojęcia, że Emma tak szybko stanie się wampirzycą. Teraz musimy tylko poczekać, aż Sarę to dopadnie. Krwawy księżyc? Krwawy księżyc gdzie? Mamo, ja słyszałam, czytałam o tym, interesuję się tym. To trzeba rozwiązać zagadkę, pociągnąć za ten tutaj sznurek. O, mam, mam. I teraz połączyć księżyc z pełnią. Mały księżyc z dużym. I co teraz? O, wszystko jest czerwone i krwiste. Niczym my, wampiry. O, gdzie ja przyszłam? O, gdzie ja jestem? Szybko, muszę zapalić światło. Och, no, zapal się, już, już. Rany, rany. O, ale tutaj jest ciemno, ale tutaj jest strasznie. Ale wydaje mi się, że tutaj tędy szli. Widzę po śladach. Mamo, tato! Och, czy ja słyszałam? Krzyczy Sara. Sara na pewno jest wampirem. Poczekajcie, kochani, zaraz to sprawdzę. Najpierw przyjrzy jej się z daleka. O nie, co za rozczarowanie. Nadal jest sobą, zwykłą dziewczyną. Jeszcze nie przeszła wielkiej przemiany. Tato, tato, to ty? Tato! Och, zauważyłaś mnie. Ach. No dobrze, przyznam ci się, to ja twój tata. Ale nie panikuj, nie panikuj. Aaa, wolę zamknąć oczy. Co to za głupie żarty? To pewnie wszystko wymyśliła Emma. Aaa, zostaw mnie, uciekam do domu. Pomocy, ratunku. Och, nikogo tutaj nie ma. Zamykam, żeby nikt tutaj nie wszedł. Nie, nie, to jest straszna rzecz. Idę się zamknąć w pokoju. Najlepiej będzie, jak wejdę głęboko pod kołdrę. O tak, schowam się. Może nikt mnie tutaj nie zauważy. Przestraszyłem ją. Oby tylko nie uciekła na zawsze. Miejmy nadzieję, że rano wszystko będzie w porządku. Rano musimy iść do pracy, kochanie. Ach, pozwólcie, że ja się tym zajmę. Wiem, co jej powiedzieć. Wiem, jak ją uspokoić. A teraz uważajcie, rodzice. Zaraz pojawi się słońce. Ten czerwony księżyc jest przepiękny. Ach, nie mogę się na niego napatrzeć. Ale co to, co to? Nie znikaj! Jest słońce. No i czar prysnął. No nie, nie jestem już wampirem. Nie mam zębów. Niedobysz odleciał. Szybko wracam do pokoju. Skakuję do łóżka. Będę udawała, że spałam tutaj całą noc. Emma? Emma? Emma, co ty tutaj robisz? Emma, przecież ciebie nie było w nocy. Co? Jak mnie nie było? Dlaczego ty mnie budzisz? Och, wiesz co? Powiem ci, że strasznie majaczyłaś w nocy przez sen. Nie, niemożliwe. To jest kłamstwo. To nieprawda. Coś krzyczałaś, chciałaś chodzić po domu. Chyba lunatykujesz i miałaś koszmar. No, próbowałam cię uspokoić, ale później zasnęłaś. Naprawdę? To ja miałam koszmar. Mi się śniło, że ty i rodzice jesteście wampirami. O rany! Nadal coś mi nie pasuje. Dlaczego ten balkon jest znowu otwarty? I skąd tutaj ta moja lampka? Przecież ją przyniosłam z parku. O nie. Ale skoro siostra mówi, że ja lunatykowałam, to chyba prawda. W takim razie idę się przebrać. Zaraz pójdę obudzić rodziców i sprawdzić, czy oni czasem nie są wampirami.